Witajcie serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje top 10 ulubionych produktów sprzątających. Zapraszam do oglądania. Pierwszym produktem, jaki pokażę Wam w tym filmiku, będą czyściki nasączone środkiem czyszczącym, które idealnie sprawdzą się na przykład do czyszczenia piekarników. Osobiście bałabym się używać ich na przykład do płyty indukcyjnej, nawet przy dużym zabrudzeniu, gdyż obawiałabym się zarysowań. Tutaj możecie zobaczyć, w jakim stanie był nasz piekarnik po gruntownym rozkręceniu, czego do tej pory od prawie roku nie robiliśmy. Zawsze myłam go jedynie bardziej powierzchownie. Czyściki wystarczy zmoczyć ciepłą wodą i od razu są gotowe do użycia. Pod wpływem wody tworzy się piana i muszę przyznać, że mój piekarnik po tym czyszczeniu stał się jak nowy. Po użyciu czyścików mokrą ściereczką pozbywam się piany. Szybę piekarnika umyłam jeszcze płynem do szyb. Czyściki te dostaniecie w dealzie za 5 zł. Są naprawdę świetne i myślę, że idealnie sprawdziłyby się do czyszczenia grilla. Następnymi produktami na mojej liście jest seria The Pink Stuff. Linia ta skradła moje serce już od pierwszego psiknięcia. Od razu urzekł mnie zapach, który totalnie różni się od zapachu typowej chemii czyszczącej. Jest owocowy i bardzo przyjemny. Pasta świetnie czyści zlew kuchenny, ale możecie myć nią również wannę czy umywalkę. A sprayu używam codziennie, kilka razy dziennie, do czyszczenia blatu w kuchni i stołu po każdym posiłku. Nie zostawia smug na blacie i wszystko świetnie czyści. Produkty te również są dostępne w dealzie i kosztują 6 zł za opakowanie.
Mój kolejny topowy produkt to Zoflora. O niej nie będę się już zbyt dużo rozgadywać. Uwielbiam i również co wieczór używam po tym, jak wyczyszczę kuchnię i umyję zlew. Zalewam go ciepłą wodą, wlewam korek Zoflory i piękny zapach jest roznoszony po całym domu. Następny produkt to mleczko do czyszczenia indukcji. Mam go od kilku tygodni i jestem zachwycona. To mleczko czyści indukcję szybko i bez wysiłku. Wystarczy użyć mięciutkiej gąbeczki. Później mokrą ścierką wycieramy i na koniec wycieram do sucha. Indukcja aż się. Magiczna gąbka to kolejny produkt na mojej liście. Ratuje mnie każdego dnia. Myję nią codziennie nasz stolik kawowy, z plam i śladów po kredkach. Blat w kuchni również, kiedy na przykład odbije się kółko z kubka po kawy czy z kieliszka po czerwonym winie. Magiczna gąbka ma setki zastosowań. Ja już przestałam liczyć, która to moja z kolei i wciąż dokupuję nowe. Następna na liście jest ściereczka z Wiledy, która jest niezawodna do mycia szyb i luster. Ja przy każdym myciu łazienki czyszczę nią na koniec baterię czy spłuczkę, żeby pięknie lśniły. Myję nią też podłogę, na której są płytki z wysokim połyskiem, by po myciu mopem nie było smug. Działa rewelacyjnie. Gdybym miała wybrać jeden spray do łazienki, który jest najlepszy, to byłby Vajakal. Wystarczy spsikać umywalkę, baterię, szybę prysznicową i użyć miękkiej gąbeczki. Wszystkie zacieki i osady znikają. To mój ulubieniec już od wielu, wielu lat. Następny produkt to Dulux, środek do gruntownego mycia fuk. Jest niezwykle silny, należy używać przy nim rękawiczek i otworzyć okno lub włączyć wywietrznik w pomieszczeniu, w którym go używamy. Polewamy nim fugę w stężeniu 1:1 z wodą i po 30 sekundach należy użyć czystej, mokrej ściereczki lub bezpośrednio spłukać go wodą. Środek pieni się i w kilka chwil fuga jest jak nowa. Musimy jednak pamiętać o tym, by przy takim czyszczeniu nie szorować niczym fug, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Musicie jednak dokładnie zapoznać się z instrukcją, by nie zrobić sobie nim krzywdy. Przedostatnim produktem na mojej liście jest odplamiacz z firmy Chantecler. Wystarczy kilka psiknięć, po czym zostawiamy rzecz na noc lub na kilka godzin, później pierzemy jak zwykle. Nie było plamy, z którym by sobie jeszcze nie poradził. Polecam, zwłaszcza przy małych dzieciach. Ostatni na mojej liście jest spray pracujący z Lenora. Niestety, do tego filmu nie udało mi się go zdobyć, więc wstawiam Wam zdjęcia z moich relacji z Instagrama, gdzie pokazuję Wam, jak działa. Odsyłam Was również do sierskiego vloga na moim kanale, gdzie pokazuję, jak używam go na pościeli. Link zostawię Wam w opisie. To totalnie zmieniło moje życie pani domu. Kilka psiknięć i pościel lub ubrania jak uprasowane. Należy później przejechać po nich ręką i automatycznie wszystkie zagniecenia znikają. Radzę jednak szukać go stacjonarnie. W Dealsie kosztuje około 10 zł, a na Allegro w tym momencie jest po 40-60. Dlatego też stwierdziłam, że to bez sensu, by zamawiać go w tym momencie online. Poszukam go stacjonarnie przy okazji i postaram się zrobić jego większe zapasy. To już wszystkie produkty na dziś. Zostawcie mi Wasze propozycje takich topowych produktów do sprzątania. Z chęcią je przetestuję i nagram kolejną odsłonę takiego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Pa, pa!